Można by rzec tak i zakończyć ten materiał, ale chciałbym przyjrzeć się bliżej temu, co do tej pory wiemy na temat remake'u tego kultowego tytułu. Gothic to gra, która ma już 23 lata i wiele fanów. Drewniane sterowanie, kultowa wręcz ścieżka dźwiękowa i klimat to coś, czego wielu w tej grze szuka. W grudniu 2019 roku firma THQ Nordic ogłosiła, że rozważa przygotowanie remake'u pierwszej gry z serii Gothic. Odświeżony Gothic nie byłby przy tym dziełem ekipy Piranha Bytes, lecz nowo powstałego pod skrzydłami THQ Nordic zespołu Barcelona Studio. Poza tym działałaby w oparciu o technologię Unreal Engine. Na Steamie ukazało się grywalne demo, w które mógł zagrać każdy posiadający jakąkolwiek grę od Piranha Bytes. I niestety demo to ostudziło zapał wielu fanów tytułu, gdyż jak się okazało, w grze nie usłyszymy kultowych utworów Kaja Rosenkranza. Prototyp posiadał bardzo realistyczną, ale mało mroczną grafikę oraz, uwaga, brak drewnianego sterowania, a bardziej przypominającą walkę z For Honor. Jak możecie się domyślać, fani gry byli wściekli, że Bezzy nie walczy już jak Quoda, ale szczerze mówiąc teaser wyglądał bardziej jak start nowej serii niż remake gry. Wiele aspektów, przez które gra stała się kultowa, jak muzyka, dialogi czy mroczny klimat, wyparowały. I choć remake nie powstał, bo mówimy o roku 2019, a mamy 2024 i twórcy planują wydać grę gdzieś w okolicach 2024 lub 2025 roku, to już wtedy twórcy zapowiadali remake Gothica 2, a nawet 3. Co ciekawe, w 2019 roku na Steam data premiery widniała jako grudzień 2021, więc pomyślcie, jak ten remake by się skończył dla THQ. Oczywiście, każdy zastanawiał się, czy Piranha Bytes będzie miała coś wspólnego z remake'iem Gothica, ale oni wtedy pochłonięci byli tworzeniem Alexa 2. Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Po zebraniu głosów z ankiety, którą wypełniało się po zagraniu w demko, w które zagrało około 180 tysięcy osób, a ankietę wypełniło zaledwie 40 tysięcy, gracze zagłosowali za dalszym kontynuowaniem prac nad remake'iem. Większości nie podobało się zabranie sceny powitania w Górniczej Dolinie, natomiast użycie motion capture i scenek do opowiadania fabuły spodobało się większości. Dla Polaków w ankiecie najważniejszy był dubbing, jednakowoż z tym będzie problem, bo wielu aktorów głosowych biorących udział w dubbingowaniu pierwszej części gry już nie żyje. W 2021 roku ukazała się na Steam karta gry Gothic Remake i rzeczywiście gra dostanie pełną lokalizację. Porzucono jednak wsparcie dla Windowsa 7 i 8.1, co jest w zasadzie logiczne, bo mamy rok 2024. Rok 2021 był też rokiem koncept artów, bo dostaliśmy kilka grafik z nadchodzącego remake'u, jak poprawiony wygląd pełzacza. Wygląda mega. Co więcej, twórcy puścili oko do najtwardszego lektoratu oryginału gry i udostępniono system paki dla Gothica i Gothica 2. To może świadczyć, że twórcy z Alchemia Interactive przyglądali się temu, jak wygląda oryginał, co posiada, kod i jak usprawnić grę, żeby remake był przyjemny. Rok 2021 zmierzał ku końcu, gdy na święta Bożego Narodzenia dostaliśmy zabawny film z goblinami składającymi życzenia fanom czekających na remake. Gobliny w czapkach Mikołaja przepychające się przed kamerą to lepszy opis niż składanie życzeń, no bo mówią w ichniejszym języku, więc ciężko stwierdzić, co w ogóle mówią. Jednak już wtedy było widać, że prace graficzne nad grą idą pełną parą. I przyszedł upalny sierpień 2022, a z nim pierwszy trailer remake'u. A w nim stara kopalnia w pełnej krasie. Zbyt dużo nie można było powiedzieć o dwuminutowym ujęciu tak zwanym cinematiku z kopalni, gdzie przechodzimy od wejścia aż do gniazda królowej pełzaczy, ale jedno widać. Na tamten moment twórcy odrobili pracę domową. Słyszymy coś jakby ścieżkę dźwiękową z Gothica 2001, ale w nowej, odświeżonej wersji. A przede wszystkim mroczny klimat Gothica wrócił. Kilka dni później na Twitterze, a obecnym portalu X, pojawiło się zdjęcie nikogo innego jak Kaja Rosenkranza z ekipą z Alchemia Interactive i wszystko było jasne. Dostaniemy tą klimatyczną ścieżkę dźwiękową w nowym remake'u. Thank you.
ogóle skarbiec informacji się otworzył, bo w rozmowie społeczności na Discordzie z Kajem ów kompozytor wyjawił kilka kluczowych informacji co do remake'u. Demo, które dostaliśmy w 2019 roku, tak naprawdę poszło do kosza. W remake'u nie pojawią się hełmy, tak jak i w oryginale, mimo że wycięto je tuż przed premierą w 2001 roku. On sam do zespołu remake'owego dołączył już w 2021 roku. Rosenkrantz zapewniał, że system walki jest bardzo przyjemny, bo ten z dema został wrzucony do kosza, bo po prostu mu się nie podobał. Motyw, który pojawia się w starym obozie, został wydłużony do 7 minut, a Rosenkrantz napisał ponoć ponad godzinę soundtracku. Lokacje mają zostać rozbudowane, a ich potencjał wykorzystany, tak jak na przykład dodanie obozu bandytów. Głównie to, co mieliśmy w Górniczej Dolinie, zostanie przeskalowane do szczegółowej grafiki. Polski akcent też się pojawił, bo Kai mówił, że w Kroniki Myrtany grał, a soundtrack bardzo mu się podobał. Ogólnie na moment 2022 roku wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Twórcy odrobili lekcję, pokazali, że słuchają fanów, przerobili grę, aby bardziej przypominała remake Gothica niż całkowicie nową grę. Dlatego też zapowiadali, że odbiór questów i linii fabularnej nie zmieni się. Dostaniemy przytłaczający, ale bardziej żywy świat Górniczej Kolonii, wiele różnych postaci, nawet 3 godziny soundtracka, żywą faunę i florę. Rosenkrantz wspomniał, że studio Alchemia Interactive rozważa zwiększenie wpływu decyzji podejmowanych przez gracza w pierwszym rozdziale, tak by na przykład wybór gildii miał większe znaczenie na późniejszych etapach gry. W podobny sposób mówiono o poziomie trudności. Co ciekawe, Niemiec mówił, iż tło fabularne Gothica 3 również nie będzie pominięte w remake'u. Zapowiada się nam więc sensowna i logiczna całość. Chyba najmocniej mnie zainteresował fakt, że nad remake'iem pracuje też jeden z twórców Kronik Myrtany, bo być może wyjaśni nam się pochodzenie blizny i Marwina, gdyż twórcy chcą wpleść w oficjalne kanoniczne lore z modów. Interfejs w remake'u Gothica ma być równie prosty co w oryginale. Walka, bo to też na początku poruszaliśmy, oparta ma być o motion capture, z którym ponoć Alchemia radzi sobie świetnie. Kai mówił, że efekty na tym polu są bardzo dobre. Co więcej, w grze dalej nasz bezimienny bohater będzie ewoluował wraz z rozwojem postaci i zostanie wprowadzony balans broni, czego zabrakło chociażby w Gothic 3. Przyznacie, że rok 2022 brzmiał bardzo dobrze pod względem Gothica. Koniec roku 2022 przyniósł nam teaser starego obozu w postaci klatki z południowej bramy. Oczywiście dostaliśmy też krwiopijce i gobliny. I nadszedł rok 2023. Od samego początku roku deweloperzy z THQ podkręcali atmosferę, wrzucając art kretoszczura. Jednak dalej nie pochwalili się datą premiery. W wywiadzie z Reinhardem Polisem w Tech Radar dowiedzieliśmy się, że rytunowe zachowanie NPC i rozmaitych dzikich stworzeń powrócą, ale nie zostaną przeniesione jeden do jednego, tylko rozbudowane. Polis argumentował, że choć w 2001 roku, kiedy debiutował pierwszy Gothic, mogły one robić wrażenie i kreować klimat, to przez 2 dekady gry wideo znacząco rozwinęły ten aspekt, dlatego też skopiowanie ich nie miałoby sensu. Zespół koncentrował się mocno na tworzeniu skryptów AI, aby świat był jak najbardziej żywy. Rzucanie czarów jako takie ma się jednak nieco różnić od tego z pierwowzoru. Polis zdradził, że efekty niektórych czarów będą mogły podążać za celem. Zwiększy to jednak zużycie many. Twórcy dążyli do rozróżnienia 3 bóstw i magii, jaką się parają, tak aby mag wody nie sprzedawał nam zwojów maga ognia i aby magia, jaką się posługują, różniła się wyraźnie. Wywiad przeniósł też informacje o rozszerzeniu fabuły i dołączeniu niewykorzystanych wątków jak bandyci Quentina. Co więcej, całość ma być spójna pod następny remake, czyli Gothica 2, tak aby postacie, wybory miały sens w następnych częściach. Reinhard Polis opowiadał też o tym, że planują każdemu NPC dać inny pancerz, aby przynależność obozowa się zgadzała i była jedna, ale jednak tak, aby nie wyglądali jak klony. Nic dziwnego więc, że gra w 2023 roku nie wyszła. Rok 2023 optował też w grafikę koncepcyjną Harpy, która wygląda jak stworzenie rodem z dzikiego gonu i szkieleta maga, który będzie powiązany z misją w Wieży Mgieł. Pojawił się też podcast o grze, skąd mogliśmy dowiedzieć się, że arena Skatiego w Starym Obozie zostanie powiększona. Będzie odgrywać też rolę miejsca do rozrywki dla skazańców. Magnaci będą oglądać starcia więźniów, które będą bardziej rozbudowane przez powiększenie areny. Ponoć mamy też dostać możliwość wytwarzania mieczy, strzał, jak w Archolos, czy pionowe lokacje przez możliwą wspinaczkę w remake'u. Klimat gry też został całkowicie przebudowany na brązowe pylisty, jak w Gothicu z 2001 roku. Gra ma mieć stonowane kolory i mroczny klimat. Sam system animacji ma być połączony z rozwojem postaci. Im lepiej wyszkolimy bez jego, tym lepiej będzie wyglądać jego animacja walki.
pojawiła się też klimatyczna grafika ze starego obozu, która bezpośrednio łączy się z najlepszym prezentem urodzinowym, jaki może sobie wymarzyć gracz, bo akurat w moje urodziny 11 sierpnia pojawił się oficjalny trailer Gothica 1 Remake. And you ain't paid your nugs yet? Oh, fuck me. Zwiastun jest swego rodzaju wycieczką po starym obozie. Zaczyna się ona przy północnej bramie, a następnie kamera przelatuje po sporej części zewnętrznego pierścienia, śledząc przy tym poczynania pewnego złodzieja. Oprócz codziennego życia kopaczy, którzy nie mają lekko ze strażnikami, możemy zobaczyć kucharza Snafa rozdającego swoją potrawkę innym więźniom. Widzimy też rzeczywiście większą arenę i obserwujących walkę skazańców. W porównaniu do pierwszego dema z 2019 roku tu aż kipi klimat oryginalnego Gothica w nowej wersji. Oczywiście jest to prerenderowana animacja, ale jeśli tak by wyglądał remake Gothica, myślę, że nawet fani oryginału po prostu wsiąkną w ten tytuł na dziesiątki godzin. Pojawił się nawet filmik z polskimi głosami. Nie brzmi idealnie, ale naprawdę już czuć ten klimat. Skończ ten problem, Inez. Pewnie masz rację. Zejdź mi z drogi, człowieku. Potem robiło się jeszcze lepiej. Tak jak rok 2022 był pełen koncept artów i ciekawostek, tak rok 2023 to już totalne grzanie klimatu remake'iem. Zobaczyliśmy koncept art Diego, Kruka i wygląd kolonii górniczej z tajemniczej postaci, którą okazał się być Nyras. Nie będę i nie chcę się powtarzać, ale klimat jest niesamowity i na ten moment jestem w stanie wydać na tą grę nawet 300 zł. Szczególnie jak czytałem o podejściu twórców do szczegółów i detali, jak szorstkie i surowe dialogi, o czym mówiłem nieraz, że wiele modyfikacji brzmi cukierkowo, a to przecież kolonia karna. Reinhard Polis wyjawił, że strażnicy nie będą pełnili warty przy bramach przez cały czas, można zatem założyć, że ich obserwacja pozwoli przyuważyć moment, kiedy dane przejście po prostu będzie niepilnowane. Zaczęły pojawiać się też materiały z pokazu gry, chociażby na portalu DualShockers.com, gdzie dziennikarze mieli możliwość doświadczyć gry i byli zadowoleni, choć nie ukrywali, że gra może posiadać mankamenty średniej produkcji. Chociaż czuć w niej oryginalny klimat, system walki jest lepszy i usprawniony z ciosami jak w Kingdom Come, a nie jak w klasycznym Gothicu z 2001 roku. Ukazał się też podcast, do którego link macie w opisie, gdzie dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek, jak rozbudowanie mechanik łowiectwa, potwierdzenie, że to co dzieje się w zwiastunie 11 sierpnia będzie działo się też w grze, ale w losowej kolejności. Czy to, że strażnik, który pobił na naszych oczach skazańca, to był Bloodwyn? Zapewniono, iż w Gothic Remake pogłębione zostaną też relacje między Diegiem, Miltenem, Gornem i Lesterem, a bezimiennym. Bohaterowie mają się spotkać, by razem rozwiązać jakiś problem, a gracz będzie miał okazję poznać szczegóły ich historii. A co dalej? Arkima Interactive zapowiada, że gra ukaże się w 2024 roku. Czy tak będzie? No o tym dowiemy się w najbliższej przyszłości. Ja obstawiam, że będzie to końcówka roku 2024, a rok 2025, bo każda animacja jest robiona osobno, każda twarz, każdy pancerz, więc z tym może naprawdę jeszcze trochę zejść. A jeśli chodzi o mnie, to ja jak najbardziej czekam na remake Gothica. Jestem wielkim fanem starego, dobrego Gothuka, a ten nowy Gothic będzie naprawdę bardzo, bardzo klimatyczny. Biorę to z pocałowaniem ręki.